Witajcie kochani w dzisiejszym filmiku. Jest mi niezmiernie miło, że dzięki Wam nakręcam ten oto dzisiejszy filmik. Nie wiem, czy nie podzielę go na dwie części, ponieważ to będzie kolekcja moich butów. Dzięki Wam, dzięki Wam, dzięki Wam. Bardzo dziękuję jeszcze raz za miłe komentarze i za dużą ilość maili na prywatnego mojego maila, gdzie pisałyście, abym... pisaliście, bo może i też mężczyźni pisali. O prośbę, abym pokazała swoją kolekcję butów. No, ona jest dość liczna. Pragnę tylko na początku powiedzieć, że nie jest to tylko kolekcja moja, jest to też kolekcja mojej córki, ponieważ moja córka ma 12 lat, ale ma 38 rozmiar, czyli identyczny jak ja, więc jeżeli buty kupuję dla siebie, dla niej też są dobre i my się wymieniamy tymi butami. Są też konkretnie, które ja lubię i które, w których chodzę ja, tylko i wyłącznie, i są buty, których chodzi tylko i wyłącznie moja córka, ale przeważnie są to naprawdę z całej kolekcji, którą Wam pokażę, to będą cztery, czyli moje dwie pary i mojej córki dwie pary, a resztą po prostu się wymieniamy. Także zaczynamy, bo to będzie dość długi filmik i tak jak mówię, pewnie podzielę go na dwie części, no ale obydwie chyba wgrałam, żeby to taka ciągłość była zachowana. Także co, zaczynamy. Na pierwszy rzut obuwie letnie. I tak, zaczynamy od klapeczek. Klapeczki prezentują się tak. Każdy z klapeczek ma dwa paseczki, dwa te paseczki cienkie, jeden grubszy, na którym znajdują się dwa kwiatki. To są czarne klapeczki o takiej twardej podeszwie, ale nie takiej bardzo sztywnej, elastycznej, ale twardej. Ja zawsze jak... od razu tak, klapeczki są tylko moje, córka nie lubi klapeczek. Po prostu nie umie w nich chodzić, we wszystkich innych potrafi, w klapkach nie. I co jeszcze mogę o nich powiedzieć? Ja zawsze jak kupuję dla siebie klapki, to ja patrzę, czy tutaj mają po prostu szeroko. Co prawda te mają dwa cienkie paseczki, ale już jest gruby dodatkowy pasek, więc trzyma mi tą stopę, nic się nie wyślizguje, bardzo, bardzo wygodne. Dalej, są to buty, niektórzy mówią na nie rzymianki, niektórzy mówią zwykłe sandałki. Bardzo się ich obawiałam, jak je zamawiałam w internecie, ponieważ to jest plastik. Te paseczki są z plastiku, myślałam, że będą mnie obcierały tutaj kostki przy stopie. Nie, nie obcierają, były wielkie upały teraz w lipcu i naprawdę sprawowały się wyśmienicie. Mają fajny gadżet, bo są z tyłu zamykane na suwak. I tu jeszcze ta ostatnia, która trzyma kostkę, ostatni pasek, który trzyma kostkę, jest na gumkę, więc na szerszą kostkę też pasuje. Także tak, następne buciki. Kolejne sandałki, sandałki jeansowe, też z tyłu na zameczek. Na kostce mają cztery paseczki i na palcach mają jeden szeroki pasek i obydwoje prezentują się tak. Wiecie co, one są troszeczkę zniszczone, no są, no przecież upały były i się je nosi. Ja wszystkie, tak, z ręką na sercu mogę powiedzieć, że oprócz kozaków, to wszystkie jakie mamy, posiadamy buty z córką, wszystkie piorę w pralce. Następne buty, o, buty. Słuchajcie, co roku kupuję takie bardzo podobne buty. One są na koturnie. One różnie się nazywają, znaczy inaczej. One się nazywają konkretnie, ale różni ludzie różnie je nazywają. Ekspadryle. Trudno mi powiedzieć, która nazwa jest prawidłowa. To są takie na... Ja je nazywam, że na trzcinie. Na sznurku, bardzo wygodne, wiązane wokół kostki. Super wygodne, ja mogę nosić niestety tylko taki troszeczkę może większy jeszcze obcas, ale nie bardzo. Także one są dla mnie super, nie obcierają. Naokoło mają tutaj taki, powiedziałabym, że cygański styl, super ładny. Diamenciki, koraliki, wszystko w takim pudrowym różu. Następne są balerinki, balerinki różowe. Z kokardeczką, zamszowe, różowe, w środku taka wstawka tygrysowa, tej wstawki nie widać, bo jak włożymy stopę, tylko tak jak włożymy do szafki, to się
to się eksponuje ta środkowa część. Dalej następne baletki. Baletki na gumce, także nie spadną ze stopy. Zamszowe, takie ładne. To jest taka czekolada, brąz, ale taki ładny. W środku jest wybijany skórą, to znaczy to jest ircha chyba. Irchą, bardzo wygodne. W ogóle nie, zobaczcie, w ogóle nie są zniszczone, a cały lipiec w nich biegałam. I tu mają taką kokardeczkę. Ona jest przyszyta z tego samego materiału. Następne to są sandałki. Sandałki z te z Was bardziej, które są mniej więcej w moim wieku, pamiętają klasyczne, zwykłe sandałki. One teraz wracają znowu do łask. Zwykłe sandały, takie zawsze, wiecie, włożyć i biec. Jedyny mankament to jest zapięcie, bo zapięcie jest na taką haftkę i ono się ślizga. Jak to powiedzieć? No i nie sprawdza się, bo się odpina i to jest delikatna taka koturenka, nawet powiedziałabym, że nawet super płaska, ale ten trójkącik zabezpieczający piętę, jak się wyślizguje ten haczyk, po prostu pięta ucieka i kiepsko się w nich chodzi. No mają taki wielki kwiat, diament, nie wiem, ornament okrąglutki i cztery paseczki mają na paluszkach i tu są troszkę wydłużone. Te, które z Was mają dłuższe palce, to tu się sprawdzą wyśmienicie. Dalej, kolejne baletki. Kolejne baletki, wiecie co, kupiłam pod wpływem chwili w galerii Szperk w Gdyni. One kosztowały chyba 6 zł, 5,99 była przecena. Były, wszystkie były, że tak kolokwialnie powiem, oczojebne. Różowe, seledynowe, cytrynowe, lemonkowe, normalnie cały regał i wszystkie były w takiej cenie. Po przecenie chyba. No i skusiłam się na różowe, no bo ja z tego, że już jestem dość stara, więc takich super ekstra żarówkowych nie za bardzo. Ale różowe, takie cukierkowe, na wyskoczenie do sklepu, czy między jednym samochodem a drugim, super. I ostatnio mogliście oglądać w moim filmiku o strojach dnia na cały tydzień sukienkowym. Ja jej tam pokazywałam. No mega wygodne. Jeszcze sobie w przyszłym roku zamówię takie same. Znaczy może nie kolor i tutaj końców, bo one wszystkie się różnią końcówkami. To są zwykłe baletki, a różnią się tutaj końcówkami. Nie wiem, czy zobaczycie. Tu jest koronka, ona jest przezroczysta, ale też z tyłu się zamykają na zameczek. Także one są o numer większe, 39, ale z racji tego, że mają zameczek i tu są długie, nawet bym powiedziała, prawie jak pół kozaki, to ta stopa jest uwięziona w środku i nie spada. Tak dalej Wam pokażę, może lepiej wygląda. I tak, z letnich butów to by było wszystko, dołożę. To są buty, te, które tutaj widzicie, niebieskie. Widzieliście już w moim filmiku, jak zakupiłam je, także nie będę Wam już o nich opowiadać. Są mega wygodne, rosa niestraszna, trawa wyższa niestraszna, szybkie spacery z psem i po ogrodzie i do sklepu. Wejdźcie sobie na ten filmik, on trochę jest ciemny, bo słabe było światło, ale tam dużo mówię o tych i tam jeszcze są trzy inne pary butów. I tutaj klapeczki, które widzieliście o filmiku, w filmiku o basenie. My mamy z córką takie same klapeczki, one się rewelacyjnie sprawdzają, ponieważ są gumowe, plastikowe, gumowe bardziej bym powiedziała, bo to nie jest plastik. No i co? I woda szybko z nich ucieka i szybko wysychają. Miałyśmy takie, że tutaj był materiał, no nie sprawdzały się wcale, bo schły bardzo długo. I tak, słuchajcie, ta część, tą część zamkniemy, zaraz pokażę Wam kolejną część, także nie uciekajcie, czekajcie do końca. Witajcie w kolejnej części, buty sportowe. Nie ma tu dwóch par butów, które ma moja córka na nogach i jako zmiany do szkoły. Wkleję Wam tylko zdjęcie, także dołączę do tego filmiku, żebyście widziały. I teraz tak, słuchajcie, to są Nike Air Maxy. Ja je mam ponad 3 lata. Wtedy jak je zakupowałam, nie wiedziałam, że zrobią taką furorę na internecie, na YouTubie, bo wiem, że jakieś pół roku temu wszystkie, które oglądam i szanuję, dziewczyny na YouTubie, wszystkie zakupiły sobie te buty.
Wiecie co, ja jakoś nie jestem nimi zachwycona. Po prostu kupiłam, bo była wyprzedaż, likwidacja sklepu i po prostu je zakupiłam. Dałam je córce. Ja w takich akurat, w takim fasonie nie lubuję zbytnio, ale mówię, jak na oryginalne i po przecenie, no to chyba warto. Zawsze warto mieć dwie pary butów sportowych, wiecie. Zawsze się może coś wydarzyć. Wiem to z autopsji. Także oddałam jej córce. Córka pochodziła kilka razy, no stwierdziła, że też nie jej fason. No i sobie leżą. Leżą raz na jakiś czas, jak tam na przykład moje przemoczę tak i nie wyschną, wkładam szybko te i biegnę dalej. Następna para to są buty Kappa. Ja do butów Kappa się przekonałam niedawno. Te mam około 2 lat. To są takie typowe sportówki. Słuchajcie, ja mam od kilkunastu lat konkretny typ. Tak jak ma się na różne rzeczy i typami posegregowane w głowie, tak samo ja mam z butami. Jak szukam butów sportowych, w innych nie mam tego problemu, tylko w sportowych, to zawsze szukam konkretnego modelu i tym modelem jest właśnie taka Kappa albo Nike, ale to one muszą być całe białe i właśnie taki model jak te. A że nie było wtedy właśnie, których poszukowałam, więc kupiłam tamte. No i tak sobie zimują, że tak powiem, w kartonikach. Z Kappy jestem super zadowolona. Ja chodzę w nich prawie non-stop, że tak powiem, od wczesnej wiosny do późnej jesieni. No w wakacje wiadomo, upały, więc nie. Ale jak jest już chłodno wieczorem, deszcz, bo one są skórzane, te dziurki nie są na wylot. Wiecie co, ja kiedyś kupiłam Adidasa, firma Adidas, sportowe buty. Miały dziurki, no niestety miały na wylot i one były skórzane, ale jak padał deszcz, miałam całe mokre skarpetki i nogi też. I dalej, bardzo dawno temu, z 6 lat będzie, zakupiłam sobie pod wpływem reklamy telewizyjnej buty, które mają tu wyprofilowany dół, mają pomagać w utrzymaniu prostej sylwetki, żeby kręgosłup nas nie bolał. Słuchajcie, no może dla tych, których nigdy nie bolał kręgosłup, to są wyśmienite buty. Niestety ja mam problemy z kręgosłupem, jestem po operacji. Te buty się u mnie w tej kwestii nie sprawdzają wcale. Ja je miałam 4 razy na nogach, niedawno je założyłam, jak tak bardzo padało u nas. Nie chciałam zniszczyć moich Kapp, moich Adidasów firmy Kappa, więc założyłam te, no niestety, nie dla mnie. Dobrze, że były też wyprzedaż była sklepu i po prostu nie były drogie, bo wiem, że w telewizji one ponad 100 zł kosztują. Nie, moje tyle nie kosztowały. No, ale nie oszukujmy się, no akurat może dla tych, co mają, powtarzam, zdrowe kręgosłupy, żeby ich nie bolały, lepiej zapobiegać niż leczyć, więc mogą, bardzo Was przepraszam, więc mogą sprawdzać się rewelacyjnie, no u mnie nie zdały rezultatu wcale, wręcz przeciwnie. No i to są moje typy butów sportowych. Przechodzimy do następnej części filmiku, za chwilkę.